Witajcie w drugim odcinku. Dzisiejszy odcinek to odcinek o odkryciu zjawiska ucieczki galaktyk. Wcześniej dowiedzieliśmy się, jak to za pomocą pomiaru blasku gwiazd typu Cepheidy oraz tempa ich pulsacji udało się pomierzyć odległość do najbliższych galaktyk. Otóż światło gwiazd to jest również złożone z różnych składników. Tak jak Isaac Newton, który użył pryzmatu, by rozszczepić światło białe na składowe, możemy to samo zrobić również ze światłem odległej gwiazdy. Mamy sobie odległą gwiazdę, na przykład zacznijmy od Słońca, które jest najjaśniejsze, więc dosyć łatwo zebrać dużo światła ze Słońca. Przepuszczamy je przez pryzmat. W pryzmacie fale o różnej długości, czyli światło o różnych kolorach, w inny sposób się załamuje. Otóż światło fioletowe i niebieskie załamuje się najmocniej, z tego jest ugięte w ten sposób. Natomiast światło o dłuższej długości fali, czyli na przykład światło czerwone, ulega mniejszemu ugięciu. Pierwszego ląduje tutaj. W ten sposób, gdy zrobimy to ze światłem ze Słońca, pojawi nam się przy odpowiednio dobrej aparaturze tak zwane widmo. Widmo promieniowania elektromagnetycznego w tym momencie w zakresie widzialnym. Uzyskujemy takie widmo, czyli rozszczepienie światła gwiazdy na jego składniki na różnej długości. Teraz oczywiście wracając do przykładu Słońca, gdy zastosowano to zjawisko rozszczepienia, uzyskano widmo promieniowania słonecznego, okazało się, że w tym widmie znajduje się bardzo dużo prążków, takich czarnych linii, gdzie nie występowało światło o konkretnej, bardzo konkretnej długości fali. Po prostu tam był czarny prążek, bo to światło o tej długości fali akurat, które gdzieś by na przykład wypadało między tym a tym promieniem, w żaden sposób do nas nie docierało. To tak zwane prążki absorpcyjne, które pokazują nam, że gdzieś po drodze między tym obiektem a nami pewien rodzaj materii, atomów, pochłoną dokładnie tą długość fali. I okazuje się, że różne pierwiastki, różne związki chemiczne mają unikalny zestaw takich prążków, produkują w świetle widzialnym. Dzięki temu łatwo jest potem zidentyfikować w świetle. Na przykład wodór jest bardzo łatwo rozpoznawalny i wszystkie inne pierwiastki, niektóre z nich mają bardzo charakterystyczne linie absorpcyjne. Jeżeli przepuścimy takie światło złapane przez potężne teleskopy z różnych gwiazd, okaże się, że prawie wszystkie galaktyki w wszechświecie okazuje się, że mają te prążki przesunięte ku czerwieni, ku czerwonej dłuższej części widma, dlatego to zjawisko nazywamy przesunięciem ku czerwieni. Jak możemy sobie wytłumaczyć powstawanie takiego dziwnego przesunięcia wszystkich, całego światła z jakiejś gwiazdy w jednym kierunku, na przykład ku czerwieni? Okazuje się, że to zjawisko również nas występuje bardzo powszechnie na Ziemi. Jest to tak zwany efekt Dopplera. Jest to zjawisko związane z rozchodzeniem się fal w sytuacji, kiedy źródło promieniowania bądź fal porusza się względem obserwatora. Tutaj sobie rozpatrzymy trzy takie przypadki i powiemy sobie troszkę o tym efekcie Dopplera. W pierwszym przykładzie mamy źródło nieruchome, czyli obserwator i źródło w żaden sposób się względem siebie nie poruszają. I wtedy oczywiście źródło, załóżmy, że w regularnych odstępach czasu wysyła regularne impulsy. Na przykład jest to syrena alarmowa karetki stojącej na parkingu. Wówczas do obserwatora docierają kolejne fronty fal oddalone dokładnie o tyle samo. Czyli po prostu obserwator, w tym przypadku słuchacz, zaobserwuje, zmierzy dźwięk o charakterystycznej długości. Zobaczmy teraz, co się dzieje, kiedy do obserwatora pozostającego w spoczynku źródło promieniowania czy też sygnału się zbliża. Dociera pierwszy grzbiet fali. Następny, który został wysłany też po takim samym czasie, byłby dotarł tutaj, ale teraz zauważmy, że źródło się porusza, czyli w tym momencie źródło zdążyło się przesunąć odpowiednią odległość, która wynika z jego prędkości, wobec czego po prostu ten grzbiet nadejdzie szybciej. Jeżeli prędkość jest stała, to po prostu każdy następny grzbiet będzie przesunięty w stosunku poprzedniego o ten sam czynnik i wtedy zauważymy, że wysokość dźwięku wzrosła, a jeżeli mamy do czynienia ze światłem, no to jego to widmo zostanie przesunięte ku niebieskiej części. Ostatni przypadek jest wtedy, kiedy źródło oddala się od obserwatora. Wówczas zaczynamy znowu od pierwszego grzbietu fali, ale teraz oczywiście drugi nadejdzie troszkę później, gdyż zanim to został wyemitowany, zdążyło się troszkę oddalić. Te fale są rzadziej rozłożone, co zinterpretujemy dokładnie jako wydłużenie długości fali względem jakiegoś wzorcowego sygnału. Czyli gdybyśmy słuchali syreny, to byśmy zauważyli efekt przejścia w niskie tony. A jeżeli chodzi o przypadek światła, to wtedy zauważymy, że światło przesunęło się ku czerwonej długości widma.
podobnie zjawisko zachodzi we wszechświecie z światłem galaktyk. Tylko w przypadku światła galaktyk nie jest to efekt Dopplera, tylko efekt kosmologicznego przesunięcia ku czerwieni. Na razie załóżmy sobie, że te linie przesunięte w światle galaktyk możemy po prostu zinterpretować jako prędkość galaktyk względem nas. Jeżeli są przesunięte ku czerwieni, to znaczy, że te galaktyki się od nas oddalają, a jeżeli linie widmowe jakichś galaktyk pobliskich są przesunięte ku fioletowi, to oznacza, że te galaktyki się do nas zbliżają. Możemy teraz powrócić do bohatera znanego już z poprzedniego odcinka, czyli do Edwina Hubble'a, który w latach 20. XX wieku dysponował najlepszym teleskopem i odpowiednim sprzętem, co pozwalało mu zebrać odpowiednio dużo światła z tych odległych galaktyk, że nie tylko pomierzył do nich odległości, ale również był w stanie dla niektórych przynajmniej jasnych części z nich zmierzyć również widma, czyli rozszczepić ich światło i uzyskać widmo światła widzialnego, w którym zidentyfikował prążki oczywiście absorpcyjne i zobaczył, że są przesunięte ku czerwieni, więc był w stanie zmierzyć przesunięcie ku czerwieni. Hubble, interpretując to przesunięcie poprzez efekt Dopplera, wyznaczał prędkość, z jaką dana galaktyka, której widmo mierzył, się od nas oddala. No i sporządził bardzo prosty wykres. Otóż na jednej osi, na osi pionowej, on odznaczał prędkość galaktyki względem nas obserwatora, która wynikała właśnie z przesunięcia ku czerwieni, interpretowanego jako efekt Dopplera. A na osi poziomej umieszczał D, odległość, dystans do galaktyki, na przykład w milionach lat świetlnych. Tutaj będzie prędkość w kilometrach na sekundę, a tutaj odległość w milionach lat świetlnych. No i poza kilkoma najbliższymi, jeżeli tutaj umieścimy punkt 0, poza kilkoma najbliższymi galaktykami, które miały, jak Andromeda, przesunięcie ku czerwieni ujemne, więc charakteryzowały się ujemną prędkością, czyli nie oddalały się, a zbliżały się do nas, praktycznie wszystkie pozostałe galaktyki miały poczerwienienie, czyli przesunięcie ku czerwieni dodatnie, to znaczy, że się od nas oddalały. I okazało się, że tak naprawdę jest pewna regularność w tym wykresie, że okazało się kilka rzeczy, że po pierwsze, prawie wszystkie galaktyki od nas uciekają. To zjawisko Hubble nazwał ucieczką galaktyk, dlatego że wszystkie galaktyki poza tymi kilkoma najbliższymi zdają się oddalać od Drogi Mlecznej, ale co więcej, zauważył on bardzo ważną rzecz na tym wykresie, że da się tutaj dopasować taką linię, która opisuje tą zależność. Prędkości tych galaktyk nie były takie zupełnie losowe, były bardzo mocno skorelowane z odległością. Hubble dopasował tą linię i wystosował pewne prawo, formułę, która jest bardzo prosta. Prędkość ucieczki, już teraz powiemy, danej galaktyki, możemy wyliczyć jako pewną stałą, nazwijmy sobie na razie dużą literą H, pomnożoną przez odległość tej galaktyki od nas. Ta stała teraz jest nazywana stałą Hubble'a, ale z tego prawa wynika bardzo ważna zależność. Jeżeli jakaś galaktyka jest dwa razy dalej od nas niż inna galaktyka, to jej prędkość ucieczki powinna być dwa razy większa. Galaktyki cztery razy dalej znajdujące się oddalają się cztery razy szybciej, czyli prędkość ucieczki galaktyk wzrasta liniowo z odległością. Obecnie to prawo ucieczki galaktyk nazywamy prawem Hubble'a Lemaître. Dodaliśmy Lemaître od nazwiska belgijskiego uczonego, który dał podwaliny teoretyczne do zrozumienia tego prawa. I teraz wróćmy sobie do tego, co powiedzieliśmy wcześniej, że efekt Dopplera mierzy właśnie takie zjawisko. I teraz bardzo mylnym by było, jeżeli byśmy chcieli zinterpretować tą ucieczkę galaktyk, prędkość, przesunięcie ku czerwieni jako zjawisko wynikające z efektu Dopplera. Bo efekt, żeby to był efekt Dopplera, to musiałoby mieć miejsce następująca sytuacja. Musiała być niezmienna, statyczna czasoprzestrzeń, przez którą galaktyki płynęłyby, ale nie tego uczy nas ogólna teleozgrenności Einsteina. Ogólna teleozgrenność Alberta Einsteina mówi nam, że czasoprzestrzeń to jest dynamiczny obiekt związany nieodmiennie i na zawsze z materią i energią, która się w nim znajduje. Wobec czego ucieczka galaktyk wynika z tego, i ta prędkość ekspansji całego wszechświata, czyli to odkrycie ucieczki galaktyk to jest odkryciem ekspansji wszechświata, a to przesunięcie ku czerwieni nie wynika z efektu Dopplera, tylko z tego, że cała czasoprzestrzeń się rozszerza, wobec tego światło, które leci przez taką czasoprzestrzeń do nas z odległej galaktyki, ulega niejako rozciągnięciu, a więc przesuwa, jego długość fali się zwiększa, co interpretujemy jako przesunięcie ku czerwieni. Wszechświat się rozszerza i to rozszerza się w sposób przewidywalny, przynajmniej lokalnie. Obserwujemy, że rozszerzanie się czasoprzestrzeni jest związane właśnie z tym prawem Hubble'a-Lemaître, czyli powtórzmy sobie jeszcze raz, prędkość ucieczki galaktyki jest równa pewnej stałej Hubble'a. To zero, czasami tutaj kosmologowie dopisują, to jest tempo ekspansji teraz, obecnie, dookoła Drogi Mlecznej. Czyli mamy stałą Hubble'a pomnożoną przez odległość do galaktyki. No i teraz możemy łatwo zauważyć coś bardzo ciekawego. Po pierwsze, żeby tutaj uzyskać prędkość, którą na przykład wyrazimy w kilometrach na sekundę, tutaj mamy odległość na przykład w latach świetnych, no to ta stała Hubble'a musi mieć wielkość, żeby to się wszystko zgadzało. Na początku napiszemy kilometry na sekundę, to jest razy,
Nawija się może być. Podzielone przez lata świetne. Tak, teraz jeżeli skrócimy lata świetne, zostaje nam kilometry na sekundę, mamy się kilometry na sekundę. Więc zobaczmy te kilometry na sekundę podzielone przez lata świetne. Ale lata świetne i kilometry to są wielokrotności tej samej podstawowej jednostki odległości, metra. Tak? Możemy wyrazić lata świetne również w metrach. Czyli w jednostkach to też nam się skróci. Czyli stała Hubble'a ma wymiar 1 przez sekundę. To jest wymiar fizyczny, czyli odwrotności czasu. Można wyznaczyć pewien czas, nazywany czasem Hubble'a, który jest po prostu odwrotnością stałej Hubble'a. I okazuje się, że jeżeli wstawimy współczesne oszacowania, pomiary, to ten czas, to ta wielkość ma rząd wielkości mniej więcej 10 do 9 lat. Czas Hubble'a to nic innego jako oszacunkowy wiek Wszechświata. A skąd to wynika? No stąd, jeżeli Wszechświat się rozszerza, to znaczy, że w przeszłości galaktyki się od siebie oddalają, to znaczy, że w przeszłości były bliżej siebie. Jak zaczniemy się cofać w czasie, to zauważymy, że galaktyki będą coraz bliżej siebie, i aż w końcu dojdziemy nieuchronnie do takiego momentu, kiedy wszystko, cała materia będzie ściśnięta do punktu. Takie zjawisko, kiedy cały Wszechświat jest ściśnięty do punktu, możemy nazwać początkiem. I rzeczywiście o tym mówimy, że Wszechświat zaczął się od wielkiego wybuchu.